Czy mógłby nam ksiądz powiedzieć, czym jest ekologia? Przepiękna i trafna odpowiedź na to pytanie jest zawarta w samej etymologii tego słowa. Mianowicie ekologia to wyraz składający się z dwóch rzeczowników. Z rzeczownika oikos, znaczy dom, gospodarstwo, środowisko, oraz logos, czyli nauka, słowo. Czyli ekologia to, można powiedzieć, nauka o domu. O domu, w którym żyjemy. A jak dobrze wiemy, naszym domem jest ziemia, która została nam dana przez Pana Boga, ale co ciekawe, nie tylko dana, ale również zadana, aby się o nią troszczyć. No ale z przykrością należy stwierdzić niestety, że wielu ludzi bagatelizuje sprawę ochrony środowiska, troski o nasz dom, o naszą ziemię. Wszelkie działania wymierzone przeciwko środowisku tak naprawdę są wymierzone przeciw Bogu i człowiekowi. Przeciw Bogu, gdyż jest to gest pogardy dla Jego dzieła stworzenia, dla Jego prawa, które dla nas ustanowił, podważa m.in. 4, 5 oraz 7 przykazanie dekalogu, czyli czci ojca i matkę swoją, a dobrze wiemy, ojczyzna jest naszą matką, nie zabijaj i nie kradnij. Zaś dla człowieka, gdyż degradacja środowiska to zamach na zdrowie i życie człowieka, co zresztą no, trudno nie zauważyć, oglądając mass media, a przede wszystkim niekiedy widok za naszego okna. Przybliżyć nam sylwetkę świętego Franciszka z Asyżu. Święty Franciszek z Asyżu to bardzo wybitny święty. Ten biedaczyna z Asyżu, bo tak o nim się często mówi, przyszedł na świat we Włoszech na początku XII wieku. Urodził się w bogatej rodzinie kupieckiej, a kiedy jako rycerz udał się na wojnę między Fryderykiem II a papieżem, to wtedy Bóg zaczął wyraźnie działać w jego życiu. W pewnym mieście miał sen, w którym usłyszał wezwanie od Boga i powrócił do Asyżu, gdzie postanowił zamienić swoje bogate ubranie z żebrakiem i sam zaczął prosić przychodzących ludzi o jałmużnę. I pewnego dnia w kościele świętego Damiana usłyszał głos Boga. Franciszku, napraw mój kościół. Wezwanie zrozumiał dosłownie, więc zabrał się do odbudowy świątyni, a aby uzyskać fundusze na to, wyniósł z domu kawał sukna. I co ciekawe, ojciec zareagował na to wydziedziczeniem syna. Później Franciszek spisał swoje propozycje życia ubogiego według rad Ewangelii i na początku XIII wieku wraz ze swymi braćmi udał się do papieża, gdzie papież Innocenty III zatwierdził jego regułę. I odtąd Franciszek i jego bracia zostali nazwani braci mniejszymi. I 14 września 1224 roku Chrystus objawił się świętemu Franciszkowi i obdarzył go łaską stygmatów, czyli śladów męki pańskiej. I w ten sposób Franciszek na 2 lata przed swoją śmiercią został pierwszym w historii Kościoła stygmatykiem. Święty Franciszek z braterską miłością odniósł się do wszystkiego, co żyje. Na przykład zwierzęta nazywał swoimi mniejszymi braćmi, a w liście Inter Sanctos, ustanawiając świętego Franciszka z Asyżu patronem ekologii i ekologów, możemy przeczytać następujące słowa. Świętego Franciszka z Asyżu słusznie zalicza się między tych świętych i słynnych mężów, którzy odnosili się do przyrody jako cudownego daru udzielonego przez Boga rodzajowi ludzkiemu. Albowiem on głęboko odczuł w szczególny sposób wszystkie dzieła Stwórcy i natchniony Bożym Duchem wyśpiewał ową najpiękniejszą pieśń stworzeń, przez które szczególnie przez brata Słońce, brata Księżyc i siostry Gwiazdy Niebieskie oddał należne uwielbienie, chwałę, cześć i wszelkie błogosławieństwo najwyższemu i dobremu Bogu. I na koniec dodam, że trudy jego apostolstwa, surowa pokuta, długie noce czuwania na modlitwie wyczerpały siły Franciszka. Zachorował na oczy, próby leczenia nie przynosiły żadnego rezultatu,
i zmarł 3 października 1226 roku o zachodzie słońca w kościele Matki Bożej Anielskiej w Asyżu. Dlatego powinniśmy się cieszyć, że Kościół dał nam takiego wybitnego świętego, który jest patronem ekologii i ekologii. Czy patron naszej szkoły, Jan Paweł II, popierał działania ekologiczne? A jeśli tak, to jakie? Naturalnie. Kwestie ochrony środowiska nie były obce naszemu wielkiemu rodakowi. Wielokrotnie poruszał ową problematykę między innymi w swoich licznych encyklikach. Przytoczę tylko dwa tytuły. Laborem Exercens, czy Solicitudore i Socialis, a także w licznych adhortacjach oraz w wielu innych swoich przemówieniach, homiliach, katechezach wygłoszonych przy różnych okazjach oraz do różnych grup społecznych. I przytoczę tutaj jedną z nich. Tu pragnę bodaj dotknąć bardzo dziś aktualnej w całym świecie sprawy ochrony zagrożonego środowiska naturalnego. Jest to, jak mi wiadomo, problem ogromnie ważny również w Polsce. Czynić sobie ziemię poddaną znaczy też respektować jej prawa, prawa natury. W tej dziedzinie, w trudzie umiejętnego opanowania sił przyrody i mądrego gospodarowania jej zasobami, nauka, jak Państwo sami wiecie, ma wielkie zadanie do spełnienia. I dalej, zwracam się do wszystkich ludzi w całej ojczyźnie, gdyż degradacja środowiska naturalnego jest coraz większa, a zagrożenie to w Polsce zdaje się być szczególnie alarmujące. Przyroda cierpi z powodu człowieka. Dar panowania nad przyrodą winniśmy wykorzystywać w poczuciu odpowiedzialności, świadomości, że jest to wspólne dobro ludzkości. Tu także chodzi o 7 przykazanie, nie kradnij. Jakie działania prowadzi ksiądz, by kształtować świadomość ekologiczną wśród swoich parafian? Szczerze mówiąc, nigdy się nie zastanawiałem nad tym głębiej, ale jestem przekonany, że aby móc kształtować świadomość wśród innych, to na początku należy być dobrze kształtowanym. A po drugie, najlepszą drogą jest świadectwo własnego życia w jakiejkolwiek dziedzinie. Staram się z szacunkiem podchodzić do tego, co daje nam nasza natura. W kwestii segregacji śmieci nie jestem jeszcze wzorem, ale w produkcji myślę, że już tak, że nie jest najgorzej. Przykładowo, w czasie zakupów to zważam na to, co kupuję. Nie biorę na pewno 10 reklamówek, których proces, jak dobrze wiemy, w przyrodzie trwa dosyć długo. Rozkładam, oczywiście. Następnie oszczędzam energię elektryczną. Takie dosyć prozaiczne, ale o tym zapominamy, prawda? Oszczędzam wodę, dbam o czystość na dworze czy na polu. Zależy, jak się tutaj mówi. I tym podobne. Nie wypalam traw. Też. Ale jeśli chodzi o przepowiadanie, bo myślę, że to głównie chodzi właśnie o odpowiedź w tej kwestii, to staram się zwracać uwagę na fakt, że każdy z nas winien być wdzięczny Bogu za ten świat, który stworzył, a jego umyślna degradacja jest po prostu grzechem. Ale myślę, że w tym wszystkim najważniejsza jest odpowiednia hierarchia wartości, odpowiednie wartościowanie. Oczywiście najważniejszą wartością jest Bóg. Po Bogu człowiek. Jeżeli tą hierarchię wartości będziemy mieli w takim kluczu ułożoną, myślę, że w tym wszystkim najważniejsze jest zdrowe wartościowanie. Odpowiednia hierarchia wartości. Nie byłoby żadnego problemu, gdyby dla każdego z nas bez wyjątku, tą najważniejszą, największą wartością był po Bogu człowiek. Ale nie tylko ja, moje ego, ale przede wszystkim ty, oni, dla twojego, mojego dobra. I zaryzykuję takie twierdzenie, że wtedy nawet pewne działania, wprost nieekologiczne, byłyby usprawiedliwione pod warunkiem, że są one jedynym i koniecznym rozwiązaniem, które należy zrealizować, bo inaczej dany stan rzeczy zagrażałby życiu i zdrowiu człowieka. A przecież, jak wiemy,
Człowiek jest najważniejszy. Dziękujemy za udzielenie wywiadu. Ja też bardzo dziękuję za kompetentne pytania oraz również za to, że zajęliście się taką problematyką, która dziś jest dosyć ważna.